Witam. Dzisiaj przygotujemy farsz do pierogów wigilijnych z kapustą i grzybkami suszonymi. Tutaj mam 10 deko grzybków. Dzień wcześniej wieczorem wymyłam je najpierw, wypłukałam i namoczyłam w wodzie. I teraz gotujemy do miękkości. Grzybki do miękkości. Jak się zagotują, przykryję pokrywką i będą się gotowały do miękkości. Tutaj kapustka kiszona jest. Ją najpierw odciskamy, jeżeli ma, ale widzę, że suchutka jest, nie ma wody. Kroimy. I będziemy gotować. Z tym, że pierwszy raz obgotujemy i odlejemy wody, później drugi raz zalejemy i będziemy gotowe, żeby nie było za kwaśny farsz. Tak. Wrzucamy do garczka. Jeszcze raz pokażę, jak kroimy. Odciskamy. Troszkę wody odeszło. Niektórzy mielą kapustkę do pierogów. Ja nie mielę, tylko tak kroję. Nie mielimy. Proszę, pokrojone, drobniej rozdrobnione. Kapustę zalewamy o tak wodą i nastawiamy do zagotowania się. Nie ma palnika. Trzeba tam wstawić. I tu wstawiamy. Teraz odcedzamy kapustę. Pierwszy raz. Tak, chwilkę się pogotowała. Kapusta. Kwaśna jest. Także trzeba drugi raz. Jakby była bardzo kwaśna, to może trzeci. I co? I tu wrzucamy tak, i znowu gotujemy. Wrzucamy ją z powrotem do garka, zalejemy wodą. Nie wiem, czy to tak. No nie tak prosto. Można oczywiście pokrywką nie do sitka, czy cedzaka, czy jak to nazwać, tylko podkrywką odlać, ale po prostu czasami ciężkie to jest, co nie? Ten garnek. Tak. Gdy zalewamy wodą i stawiamy, tak? No. Zalewamy wodą i stawiamy ponownie na gaz. Kapusta jest miękka, przecedzimy ją. Ja to przez pieluchę, znaczy pieluchę jest w drugim szlaku, żeby ją jeszcze bardziej wycisnąć z tej wody. No nie wiem, czy na gorąco to się uda mi. Bo jest gorąco jeszcze. Czy będę musiała chwilkę poczekać, aż wystygnie. Poczekamy chyba. Zaraz zobaczymy. Mam to. Chyba nie uda mi się i wycisnąć. O, muszę poczekać, aż trochę podstygnie. Kroimy cebulę. Ile tej cebuli? Drobno kroimy, także w poprzek jeszcze przykroję, tak? Tylko żeby się nie skaleczyć. I w kosteczkę. Raz, dwa, trzy cebule. Tak? Tak. I no, co im robimy? Cebulka nadaje smak, no, cały jest. Aromat. Piję wodę. Tutaj i na patelnię z olejem. Będziemy smażyć. Tak drobno pokrojona. Kroimy dalsze. Wyciśniemy sok z naszej kapusty. O! Widzą Państwo, jak dużo jeszcze tego soku odchodzi. Wody! No, wody. I później co trzeba z tą kapustą zrobić? Co zrobić? Nic nie zrobić. Jak nie kroimy? Ona jest już pokrojona. Aha, wcześniej kroimy. Czyli czekamy, tak? Tak, jeszcze odcedzimy grzybki. Tak samo trzeba będzie czekać, aż przestygną. Ale grzybki trzeba będzie kroić. Kapustę gotowałam 2 godziny. Grzyby 3 godziny. Trochę niech przestygną. Przysmażamy cebulę do naszych pierogów, farszu i od czasu do czasu mieszając. Musi być tak zbrązowieć. Teraz wyciskam nasze grzybki. Proszę. Ile poszło soku. W tym wywarze z grzybków
Można gotować również kapusty, wtedy trzeba szybciej grzybki, a dopiero kapusty. Teraz rozdrobimy nasze grzybki. Trzeba taki mikser. W mikserze. O, i są one nie mocno, tylko tak akurat zmielone, tak jak gdyby posiekane. Państwo mogą też posiekać. I dodajemy grzybki do kapusty. Poczekaj, przesunę troszkę to. Aha, i mieszać będziemy z kapustą. Tak. No najpierw musimy poczekać na cebulkę jeszcze. Dodajemy naszą cebulkę już usmażoną. No to pokażę. Kapusta, grzyby, cebula. I co? Wymieszać. I będziemy solić, pieprzyć i mieszać. I gotowy farsz. Farsz gotowy. Do pierogów. Tak. Z kapusty. Damy tradycyjnie. Zaczynamy od łyżeczki soli. Pieprz do smaku, kto ile lubi. No, ty to łyżeczka. Mieszamy. No to już nie będziemy pierogów chyba pokazywać. Tylko farsz. Bo ciasto... Mieszaj, mieszaj. Farsz już jest gotowy, doprawiony, wymieszany. Bardzo smaczny, proszę. Robimy pierożki. I powiemy jeszcze na końcu, albo zapiszemy, ile pierogów z tej ich proporcji wyszło. 10 deka grzybów, wiem. Tak. I kilo kapusty. Tak. Trzy cebule. 2,5 cebuli.